Dobry, jestem pielęgniarzem, będę się panem opiekował. Przybył pan z sali pooperacyjnej. Jest pan teraz na oddziale, na sali numer 11. Jak się pan czuje ogólnie? Czy coś pana boli? Jak się pan czuje? Czy pan mnie słyszy? Czy pani, pana boli? Ja, czy pan nas słyszy? Boli. Boli pana. Boli. Skóra zimna. Daria, posłuchaj, podłącz kardiomonitor. Badaj ciśnienie, tętno, saturację, liczbę oddechów. Dzień dobry, boli. Justyna, zmierz pacjentowi temperaturę. Przykryj pacjenta kocem. Temperatura 36. Boli. Podaj jeszcze pacjentowi miskę nerwowatą i ścigninę. Czy odczuwa pan nudności? Boli. Boli. Mocno boli. Już zaraz panu podamy. Brzuch boli. Dobrze, zaraz powiadomimy o tym lekarza. Marcin, proszę, tam. Proszę pani. Pani Janie, założę jeszcze panu kurtę, który będzie wymagać panu psi w porze. Dobrze, jak parametry, Daria? Parametry u pana Jana wynoszą tętno 110 uderzeń na minutę, ciśnienie tętnicze 110 na 80, słup rtęci. Saturacja wynosi 92%. Cię olej trochę. Ilość oddechów wynosi 16 na minutę. Dobrze. Justyna, ze względu na to, że pacjent tutaj zgłasza nam dolegliwości bólowe, możesz ocenić... Tak! Panie Janie, jak pan ocenia ból swojego dziecięcia? Panie Janie, jak pan ocenia ból w skali 1 do 10? Czy pan mnie słyszy, panie Janie? Jak pan ocenia ból w skali 1 do 10? Nie wiem. 7? 7 punktów. Dobrze. 7. Słuchajcie, pójdę powiadomić o tym lekarza, tak? Zaraz pan podam lek. Panie Janie, czy nadal pana boli? Jak się pan czuje teraz, panie Janie? Muszę nam powiedzieć. Panie doktorze, czy jest panu cieplej? Nudności, ból, czy jest panu cieplej? Tak, krzyżne. Parametry życiowe pacjenta to ciśnienie 110. Spokojnie, panie Janie. Saturacja 92, liczba oddechów 16, temperatura 36,2. Poczuje pan się dobrze? Rozumiem? Posłuchajcie, rozmawiałem z lekarzem, należy monitorować u pana ciśnienie i tętno przez godzinę co 15 minut. Daria, podłącz pacjentowi tlen o przepływie 4 litry na minutę, a ze względu na te dolegliwości bólowe, co pan zgłaszał, no to lekarz powiedział, żeby podłączyć oksynor, to jest w karcie zleceń lekarskich, w pompie infuzyjnej 4 litry na minutę, o takiej szybkości. Już zaraz zostanie pan lekarz przeciwbólowy, będzie panu lepiej. Spokojnie, proszę się nie denerwować. Tak, zaraz dostanie pan lek przeciwbólowy. Proszę się nie denerwować. Stawiam rzepły na 4. Dobrze. Rośnie saturacja, więc
Daria, posłuchaj, skontroluj ranę operacyjną i sprawdź ilość wydzieliny w drenie. Ma pan po operacji założony i ilość moczu. Dren jest pod pacjentem. Czy pomożesz mi go wyjąć? Tak, już podnoszę pacjenta. Dobrze, panie Janie. Pani Janie, już chwileczkę. Ilość wydzieliny w drenie jest niewielka, więc to jest tylko po założeniu. Natomiast ilość moczu, mocz jest krwisty, w cewniku jest, wynosi około 200 ml. Dobrze. Teraz ocenię jeszcze ranę pooperacyjną. Rana pooperacyjna wygląda dobrze, jest czysta, nie przyjdzie. Natomiast od drenu też jest również dobrze. Dobrze, teraz... Daria, zanotuj to w dokumentacji medycznej pacjenta. Panie Janie, już, zaraz będzie lek przeciwbólowy dla pana i poczuje się pan lepiej. Proszę się nie denerwować. Nie zimno już jest panu? Tylko pana boli? Czy tylko rana pooperacyjna pana boli? Czy coś jeszcze? Panie Janie, czy pan mnie słyszy? Przepraszam. Panie Janie, tylko włączy panu teraz lek przeciwbólowy. Proszę dać mi rękę. Panie Janie, teraz dostanie pan lek przeciwbólowy. Saturacja. Czuje pan się lepiej? Od saturacji się podwyższyła bardzo dobrze.